Kreatywność jest umiejętnością opowiedzenia siebie na nowo. Nie wiem, czy ja jestem artystą dojrzałym, dojrzewającym na pewno. Kiedy porównam siebie dziś, gdzie no mam pewne dokonania z sobą młodziutkim, tak samo zakochanym w muzyce, ale jednak nie umiejącym jeszcze zupełnie pisać, nie mającym żadnych dokonań, to kluczowa różnica przez te wszystkie lata jest taka, że powoli godzę się ze swoimi ułomnościami i jestem w stanie więcej sobie wybaczyć. Na przykład, kiedy pisałem ostatnią płytę, to wstawałem o 5 rano po to, żeby na takim niedobudzeniu, kiedy jeszcze mój wewnętrzny krytyk spał głęboko, żeby wtedy wylewać na papier wszystko, co gdzieś tam kołatało się na granicy jawy i snu w mojej głowie. I potem ten strumień świadomości dopiero brałem do mojej pracowni po południu i już na zimno, metodycznym umysłem oddzielałem ziarno od plew i szukałem ciekawych wersów i próbowałem wtedy już tak bardziej matematycznie dobierać frazy, łamać je. Ta zmiana to opowiadanie na przykład tej samej historii zupełnie, wykorzystując zupełnie inne barwy, inne instrumenty, też jest jakimś napędem do kreatywności. Więc tak, zmiana jest kluczowa. Czasami na siłę trzeba zmusić się do zmian. Droga do kreatywności moim zdaniem nie ma końca. Natomiast dla świata, dla ludzi, dla nas, dla ludzkości, która ten świat zamieszkuje, jest kreatywność kluczowa dla przetrwania. Przyjemnie jest, ciekawie jest żyć w tych czasach i obserwować ten wybuch ludzkiej kreatywności. Kreatywność nie tylko może, ale zmienia świat.